Paweł Kamiński jest pierwszy. A tak. Oboje po 10 punktów. Uwaga, atak. Nienawidzę. Czy co, muszą obydwaj? Oba panowie po 0 punktów. Tomek! Jest to kończy generalnie często bywane. Tak. I ale nie ostatnia próba, a jeszcze zbieramy pierwsze ścieni. Cztery ścieni, uwaga, atak. A gdzie jest ten aparat? Tu. Jest w torbie. Idę ogłosić pierwszą walkę, proszę przygotować się do pierwszej walki. Czyli generalnie można podcinać, tak żeby nie było. Hakuła. Nie wiadomo. Z tą krzesełką dalej. Gotowi do startu? Start! Thank you.
Rycerze, przybyli goście, witam wszystkich na dzisiejszej inscenizacji. Już mija 680 lat od Bitwy Połowieckiej. To właśnie przez Radziejów przechodziły zastępy krzyżackie i na pamiątkę tego wydarzenia od kilku lat w mieście naszym odbywają się te inscenizacje. Jest to, jak w ostatnich latach, zaprzysiężenie wojsk polskich, zagrzanie ich do walki, której wynik znamy, której wynik na szczęście był taki, a nie inny. I dlatego dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za przybycie. Robimy to tak, jak możemy, na tym skromnym radziejowskim rynku, bo to jest rynek radziejowski, nie toruński, ani gdański. I dlatego jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybycie. Proszę Państwa, jest z nami pan poseł Marek Wojtkowski, który w sytuacji, kiedy trzeba było nieść sztandar, brawa dla pana Marka, powiedział, ja będę niósł. No co to? Przecież to żaden wstyd, tylko chwała. Jak widzieliście, ze sztandarem Orła Białego wkroczył na początku naszego pochodu na rynek. Pozwólcie Państwo, że w tym momencie poprosimy pana posła Wojtkowskiego o wręczenie nagród za konkurs rzutu oszczepem. Pana burmistrza poprosimy, żeby wręczył nagrodę za zwycięstwo w turnieju uczniczym. Szanowni Państwo, bardzo proszę o wystąpienie tych osób, które dzisiaj odniosły zwycięstwo w turnieju oszczepniczym. Pana Artura Zielińskiego, który zajął pierwsze miejsce w tym turnieju. Prosimy o brawa. Izzi, która zajęła pierwsze miejsce w turnieju łuczniczym dla dzieci. Maria, Marysia, tak? Marysiu? Idziemy, brawo.